I dzień dobry, witam wszystkich. Chciałbym teraz zaprosić was na wiekopomne wydarzenie. Zagramy mecz towarzyski pomiędzy drużyną Polski a drużyną Senegalu. Wybierzemy ustawienie drużyny 4-3-3 i teraz być może poprzestawiamy piłkarzy. Gdybym tylko jeszcze pamiętał, co znaczą te literki. C to, że trzyma się dobrze piłki, V, że dobrze strzela, S, że jest szybki. Natomiast nie mam żadnego pojęcia, co znaczą te krzyżyki ptaszki po lewej. Na bramce oczywiście stanie Szczęsny. I poza tym nikogo tutaj ciekawszego nie ma. Także... A, jeszcze tutaj jest dziesiątka, on jest M, czyli jest... pomocnikiem, tak? Stanie napastnik na tym pozycji. I będziemy grali. Podsumowanie zawodników. I rozpoczęcie gry. Oj, nie chciałem tak zrobić. Wybaczcie. Zaczęła drużyna Senegalu, wybijając piłkę w kierunku bramki drużyny polskiej, a następnie poza pole gry. I teraz będzie strzał na bramkę i pierwszy gol w pierwszej minucie dla drużyny Senegalu, no niestety. Rozpoczynają Polacy. Podanie niecelne. Senegalczyk strzela, nie trafia i piłkę przejmuje bramkarz drużyny polskiej. Podanie niecelne. Ślizg niecelny. Znowu sytuacja podbramkowa. Wybija bramkarz piłkę. Podanie niecelne. Zawodnik drużyny z Senegalu skoszony, natomiast sędzia nie odgwizdał faulu. I akcja podbramkowa. O, będzie rzut rożny. Podanie, niestety do drużyny Senegalu. Przechwycone. I bramkarz przejmuje piłkę. I bramkarz ratuje sytuację niemożliwą. Co tu się dzieje na tym boisku, proszę państwa? O, będzie rzut wolny. Podanie. I niestety niecelne podanie. A właściwie prosto... podanie do zawodnika drużyny Senegalu. Teraz mamy rzut wolny w wykonaniu drużyny Senegalu. Po parszywym faulu. Szybciej! O! Rzut karny. I gol dla drużyny Polski, strzela Citko. Można obejrzeć powtórkę w trybie zwolnionym. Jakiś to był piękny gol. 1-1. Rozpoczynają zawodnicy drużyny Senegalu. Pięknie przechwycona piłka. Paskudnie oddana piłka. Nie! Jaki fart! Odbiło się od słupka. Drużyna Senegalu bardzo, bardzo, bardzo sprawnie biega. Chociaż w statystykach są gorsi niż Polacy. I... mogła być dobitka, ale niestety zabrakło tam zawodników. Szukali swoich nóg. I gol drużyny Senegalu. Niestety. Wynik 1-2 do drużyny polskiej. Polacy rozpoczynają. Podanie niecelne, no niestety. Akcja jest... oj! Goller drużyny Senegalu. Tempo akcji... przekracza możliwości... wszystkich zawodników. Bramkarz jest definitywnie zawodnikiem tego meczu jak do tej pory. I strzał, niestety, przechwycony przez bramkarza drużyny Senegalu.
Piłka wybita, ale przechwycona przez Polaków. I niestety podana prosto do bramkarza, który ją przechwycił. Z łatwością. Nie mam pojęcia, co zrobili piłkarze drużyny Senegalu, popełnili błąd. No przechwyć tą piłkę. O! Piłkarz drużyny Senegalu jest kontuzjowany. To było widać po tym, że tak leżał na ziemi i krzyczał. Oni tutaj nie odprawiają. Nie udają. I będzie rzut rożny dla drużyny Senegalu. Czy to... Nie chciałem tak zrobić. Cofnijmy się. Czy to będzie oznaczało kolejny gol? Kolejną straconą bramkę dla drużyny polskiej? Nie, drużyna polska ma teraz szansę na kontrę, wybijamy. I już tutaj czekają zawodnicy. Ach, była szansa, ale niestety. Nie, wybita piłka teraz. Jak chwila oddechu. Muszę częściej mówić chwila oddechu, bo to jest kluczowe wyrażenie. Jest kontuzjowany zawodnik drużyny polskiej, niestety na razie nie można zmienić go. Nie może go ściągnąć z boiska. Musimy poczekać na sytuację, w której będzie na przykład rzut wolny. Strzał! No niestety prosto piłka wpadła w ręce bramkarza Senegalu. Po długim namyśle bramkarz drużyny Senegalu postanowił wprowadzić piłkę ponownie do gry. I nastąpił rzut wolny, całkowicie zupełnie niechcący. Sfaulowany został gracz drużyny Senegalu przez gracza drużyny Polski. I rozpoczynamy od bramki, chwila oddechu, ale niestety niezbyt długa. Całe szczęście bramkarz ochrania. Kolejny zawodnik drużyny polskiej został kontuzjowany. Ewentualnie to może być ten sam. Wszystkie rany wybaczone. Ach! Bramkarz drużyny Senegalu się rzucił po piłkę, ale było to zupełnie niepotrzebne, ponieważ akcja i tak została zaprzepaszczona. Dobre podanie. Aczkolwiek zupełnie niechcący. Kolejny strzał na bramkę. Przechwycony umiejętnie przez bramkarza drużyny Senegalu. I rozpoczniemy od autu. Zobaczmy, czy teraz mogę zmienić zawodników. Tak, będę mógł zmienić. Zamiast Zielińskiego wejdzie... Nie mamy żadnych graczy, którzy grają na pozycji defensywnej, więc wejdzie ten. Oj, pomyliłem się, bo mi joystick zjechał. Jeszcze jedna zmiana w takim razie. No niestety zmarnowałem jedną zmianę. Trudno. Lewy skrzydłowy wejdzie. Joystick działa dwa razy. Pewnie przez mój adapter, który go podłączam do peceta. Za mała kondensatorów ceramicznych. Ten błąd można naprawić software'owo. Co szczęście. Muszę przeprogramować adapter. Wracamy jednak do sytuacji na boisku. Będzie kartka dla napastnika drużyny, dla Warzychy. Żółta kartka. Co szczęście, że nie czerwona. Po takim ślizgu. I strzał prosto na bramkę. Faulowany zawodnik drużyny polskiej i kontuzjowany. Zaczynamy od rzutu wolnego z bramki. Możemy strzelić prosto w bramkę też. Nie będziemy tego robić jednak. O! Za nietrafione. Co za znowu nietrafione. Co za... Tragedia! Na tym polu boju. Ale za to co za emocje. I znowu niescelny strzał drużyny senegalskiej. Podanie. I utrata piłki. Piłka przechwycona przez bramkarza. Prawdopodobnie niepotrzebnie zupełnie, ponieważ i tak nie leciała w światło bramki. I strzał. Jest gol dla drużyny polskiej. Hurra! Gonimy! Musimy się spieszyć. W... W 39 minucie zbliżamy się do końca pierwszej części tego spotkania. O, to było dziwne.
Czy za szybko tą piłkę wypuściłem trochę? Za szybko piłkę wypuścił bramkarz drużyny polskiej. Teraz, no niestety, próbował za wszelką cenę obronić bramkę. Poszedł podstawiony pod niemożliwą sytuacją. Dwóch napastników drużyny senegalskiej, żadnych obrońców drużyny polskiej. I piłka wybita na aut. Dzielnie walczył ten bramkarz, dzielnie walczył, ale niestety nie podołał. Teraz nastąpiło... I kolejny gol dla drużyny Senegalu po tej akcji. Znowu żaden obrońca nie krył ten napastnika, który stał tuż przy bramce. Odwet piłkarze Senegalu przypuszczają straszliwy na zawodnikach drużyny polskiej. Nie mają oni szans tutaj wytchnienia. I utrata piłki. Odkleiła się piłka od nogi. Musi popracować napastnik drużyny polskiej nad prowadzeniem piłki. Niestety kolejny gol dla drużyny Senegalu. Kibice płaczą. Mamy koniec pierwszej połowy tego spotkania druzgocącej dla drużyny polskiej. Wynik 6-2 dla drużyny Senegalu. Pomimo aż 10% większej przewadze w posiadaniu piłki, to drużyna Senegalu miała aż 33 próby, aż 33 strzały, natomiast drużyna polska miała ich tylko 10. Teraz drużyna teraz będziemy biegać w górę, tak? Jasne. I kolejny gol dla drużyny Senegalu, jest 7-2. Kadra się nie spisuje. Oj, bramkarz miał piłkę. O! Bramkarz drużyny polskiej wyrwał piłkę wprost spod nóg zawodnika przeciwników. Pięknie podkręcona piłka, niestety niecelnie. Podanie od bramkarza do zawodnika znajdującego się też przy polu karnym. I w bardzo krótkim czasie nastąpiło przeniesienie piłki na połowę polską. A teraz był faul. I strata piłki niestety nastąpiła. Tutaj nastąpiło wcięcie piłkarza drużyny przeciwnej. Sędzia jednak nie uznał tego za faul. Albo nie widział. Bramkowa sytuacja dla drużyny polskiej. Jak oniż biegają ci zawodnicy drużyny Senegalu. Jakby mieli to w genach. Nie. Za wszelką cenę staramy się odbić. Ta sytuacja, czy ona jest jeszcze do odratowania? Czy żoniemy tutaj już... Czy jest to przesądzone? Czy żoniemy tutaj na oparach? Piękne zablokowanie piłki lecącej w kierunku bramki drużyny polskiej. Niestety krótkotrwałe to było, ponieważ teraz bramkarz opuścił bramkę i pozwolił drużynie Senegalu na strzelanie gola. Drużyna polska przegrywa 8-2. Znowu tutaj został skoszony zawodnik drużyny polskiej. Ponownie sędzia nie uznał tego za faul. Czyżby było to w ramach zadośćuczynienia, gdy taka sama sytuacja wydarzyła się po przeciwnej stronie? Najprawdopodobniej... O, poprzeczka. I teraz mamy rzut rożny, ponieważ zawodnik drużyny polskiej ewidentnie wybił piłkę poza boisko. Szansa na kontrę. Podanie? Nie. Została piłka odebrana wprost spod nóg. Niestety strzał prosto w bramkarza. Nie zmęczyć się
Nawet ani trochę nie musiał on. Nie musiał szukać swojej nogi. I chwila oddechu dla drużyny polskiej. Ach, jak oni wolno biegają, ci biało-czerwoni, a ci zieloni jak szybko. I kontuzjowany niestety zawodnik drużyny polskiej. Sędzia nie zdecydował się na przerwanie gry. Desperacka walka pod polem karnym. Przejęcie piłki przez Polaków. I strzał. Jest gol! To sobie spowolnimy, to było piękne. Strzał jeszcze zza pola karnego, tutaj na tym jaśniejszym pasie z zieleni. Sześćdziesiąta dziewiąta minuta. Nie chciałem tak zrobić. Na Amidze to mi się też dzieje, nie tylko w emulatorze, teraz na PC-cie gram oczywiście, tak? Widzę zresztą w prawym dolnym rogu te numerki z WinUE. Zacznijmy od autu. Piłka wybita, na chwilę przejęta przez Polaków, ale niestety ponownie utracona. I znowu zawodnik drużyny Senegalu popisał się umiejętnością bardzo szybkiego biegania. Nie! Cóż ten napastnik utracił piłkę, której nawet nigdy nie miał. I zaczniemy, a właściwie drużyna Senegalu zacznie od autu w momencie kiedy... Nie, od rzutu wolnego. Zawodnik drużyny senegalskiej został kontynuowany. Sędzia bardzo niechętnie daje kartki. Jakież tu są zupełnie niecelne wybicia ze strony bramkarza. Strzał! Niewcelowany w światło bramki. Był desperacki strzał już z odległości. Licząc na to, że może jakimś cudem, jakimś łutem szczęścia uda się wtrafić. Niestety podanie prosto do bramkarza. Ależ ten napastnik drużyny senegalskiej jest żwawy. I cudem ratuje znowu sytuację bramkarz drużyny polskiej. No i teraz już niestety nie miał szans. Wynik 9-3. Jedna cyfra podzielona przez drugą. Strzał? Chyba była poprzeczka. Strzał? No niestety niecelny. Aczkolwiek bramkarz drużyny senegalskiej musiał się trochę napocić przy tym strzale. I pięknie przejęta piłka prosto spod nóg drużyny senegalskiej. Niestety niecelnym podaniem stracona. Skoszeny, pięknie. Wybijamy i tracimy. Teraz delikatnie. Skoszony zawodnik drużyny senegalskiej, niestety niewiele to dało, ponieważ w odwodzie był już zapasowy. No nie, no jak on mógł to złapać? 84 minuta, już niedługo koniec tego spotkania. Niestety jego torów już się nie da odwrócić. Piłka została zgubiona przez zawodnika drużyny polskiej. Niestety tak się w tej grze dzieje. Podanie? Utrata piłki. Cudem uratowana sytuacja. Tym razem obrońca był na miejscu, w tym, w którym powinien być. Wybicie piłki. Teraz już gramy o honor, żeby nie było 10 gola. Żeby nie było punktacji dwucyfrowej. Wciskałem fire, czemu on nie strzelał wcześniej? I koniec spotkania, proszę Państwa, mamy druzgocący wynik dla drużyny polskiej. Przegrana 6 golami. W tym Sané zdobył hat-tricka. Nie, zapomniałem, jak strzeli 2 gole w jednej połowie, to wtedy ma 2 hat-tricki. Tak. Stosunek strzałów 1-3. Z perspektywy Polski.
Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Grał i komentował Robix.